książkę Hotel z Piekłorodem Roberta O. Akcja tej książki dzieje się w hotelu czterogwiazdkowym niedaleko Warszawy. Głównym bohaterem jest dyrektor tego hotelu, który z przyczyn osobistych musi zamieszkać na 3 dni w hotelu, którym pracuje. W ciągu tego weekendu zdarzają się śmieszne sytuacje, takie jak na przykład zemsta prostytutek, goście hotelowi, którzy są pod wpływem alkoholu i biegają po korytarzu na golasa, czy niespodzianka w wannie hotelowej. Interesujące jest też w tej książce przedstawienie historii każdego pracownika, który opowiada o swoich doświadczeniach, jakie jego spotkały podczas pracy w danym hotelu. Książka ta jest bardzo interesująca, jest z dużym poczuciem humoru. Jednego czytelnika może rozbawić do łez, innego może zadziwić, a innego szokować. Polecam tą książkę, ponieważ jest bardzo interesująca. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się, co dzieje się naprawdę w hotelach, zachęcam do wypożyczenia tej lektury. Na zakończenie chciałabym przeczytać krótki fragment tej interesującej książki. Pani Karolino, zacząłem spokojnie i zastukałem palcami w blat. Proszę pana dodatkowo obciążyć kosztami dzisiaj i przy każdej następnej okazji, kiedy zostawi nam niespodziankę. Rozumiem. Przypominam też pani, że będę przez cały weekend w hotelu. Wiem, mam na pokój z widokiem na ogród. Uśmiechnęła się rozbrajająco. A może to była tylko moja wyobraźnia? Chrząknąłem. Liczę, że będzie to okazja, żeby bliżej się poznać. W sensie pracowników. Ich codziennych zmagań, dodałem. Doskonale, przytaknęła. Jeżeli ktoś sprowadza do hotelu jakieś kobiety, też chciałbym to wiedzieć. Mamy 4 gwiazdki do diabła. To chyba co znaczy. Dbajmy o swoją renomę. Zwracajmy uwagę na to, kto jak się zachowuje. Dlaczego pani tak na mnie patrzy? Nie, nic, nic. Znowu to drgnięcie kącika ust. Tylko, że tym razem poczułem się jak idiota. Jak dziecko we mgle. Jak skończony dureń. Co? Czego ja jeszcze nie wiem? Uniosłem się. Czego mi pani nie mówi? Myśli pani, że ja nie pracowałem w room serwisie? Albo w gastronomii? Pani myśli, że ja nie wiem, co ludzie? Panie dyrektorze, tak? Proponuję przełożyć tę rozmowę o 5 minut. Idzie właśnie klient z 217. I rzeczywiście. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. Zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku po książkę Hotel z Piekłorodem.